Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus znowu ukazał się nad Morzem Tyberiackim. A ukazał się w ten sposób. Byli razem Szymon Piotr, Tomasz zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: idę łowić ryby. Odpowiedzieli mu: idziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: dzieci, czy nie macie nic do jedzenia? Odpowiedzieli mu: nie. On rzekł do nich: zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: to jest Pan. Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę, był bowiem prawie nagi, i rzucił się w morze. Reszta uczniów dobiła łodzią, ciągnąc ze sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nikt nie było daleko, tylko około 200 łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a na nich ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: przynieście jeszcze ryb, któreście teraz ułowili. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie 153. A pomimo tak wielkiej ilości sieć się nie rozerwała. Rzekł do nich Jezus: chodźcie, posilcie się. Żaden z uczniów nie odważył się zadać mu pytania: kto ty jesteś? Bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im podobnie rybę. To już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Alleluja, alleluja, alleluja. Dzisiejsze słowo, zwłaszcza Ewangelia, ale myślę, że czytanie podobnie, chociaż to jest niezwykłe to, co Jezus zrobił, pokazuje, że Pan Jezus po zmartwychwstaniu i w ogóle początki naszej wiary były bardzo normalne. Znaczy, z jednej strony były to cuda rzeczywiście takie, które działały na ludzi i zachwycały, i ta moc nauczania apostołów i cuda, które robili, i ten cudowny połów ryb. Ale jednak to wszystko dzieje się w takiej codzienności. Apostołowie idą łowić ryby. My czasami na to patrzymy tak mitologicznie, może czasami, albo tak legendarnie, albo do Ewangelii podchodzimy w taki sposób, jak jest, można liturgię traktować jako jakieś takie coś oderwanego od świata, od rzeczywistości. W pewnym sensie tak jest, ale te wydarzenia, przez które Jezus się objawia i też Jego nauka, którą głosił, przecież wiemy, że używał przykładów w przypowieściach takich bardzo ludzkich, normalnych, codziennego życia, i to dzisiejsze wydarzenie, w jaki sposób się objawia uczniom, ono z jednej strony jest takie bardzo codzienne, a z drugiej strony bardzo niezwykłe. W taki sposób działa Pan. W taki sposób i nam się objawia. Jezus nie wleciał jakiś tutaj, nie wiem, jak taki Superman, który leci, nie wiem, nad górami patrzą. Jezus leci, nie? Albo jakiś tam, nie wiem, robi jakiś wybuch i nagle teraz się pojawia i wszyscy robią wymienienie. Po prostu ci łowią ryby, robią to
to, co zawsze jakoś robili. Też może w sumie nie wiedzieli za bardzo, co mają robić po zmartwychwstaniu, więc poszli na ryby. No bo po prostu mieli jakąś taką codzienną swoją, no coś też trzeba jeść, no jakoś to pożywienie musieli zdobywać. Więc no tak sobie to z tym radzili. I w takiej codziennej ich sytuacji Pan Jezus przychodzi. Nawet go na początku nie poznają. Jan, ponieważ tak już przyzwyczaił się do tego, żeby być blisko serca Pana Jezusa, potrafi go od razu rozpoznać. I też się potem, jak wychodzą na ląd, Jezus daje im chleb, daje rybę. Wiemy, że to też jakieś nawiązanie w pewnym sensie może być do Eucharystii. Ale chodzi o to, żeby w tej Ewangelii odnaleźć taką codzienność tych uczniów, bo też nasza wiara jest takim codziennym spotykaniem Pana Boga, który nie jest jakoś tam doklejony, tylko On właśnie objawia się w takich rzeczach bardzo też codziennych. Potrzebujemy się uczyć od Jana takiego dostrzegania, to jest Pan, że On tu jest. I co się dzieje, kiedy wychodzą z łodzi? Po prostu z Nim są. Tam nie dzieje się, że oni są z tym Jezusem. Jedzą z Nim tą rybę, chleb. Nie pytają się, kto to jest. Po prostu są, bo to jest Pan. Oktawa się powoli kończy, więc wracamy też tak liturgicznie do pewnej takiej codzienności. Oczywiście dalej trwa okres wielkanocny, więc będziemy cały czas żyli tym zmartwychwstaniem. Chcieli sobie jakoś to przypominać, że Jezus zmartwychwstał i to jest... Dlatego ten okres tak długo trwa, ponieważ wiele w naszym życiu jest takich sytuacji, które nas przytłaczają i potrzebujemy tak się napotykać z Jezusem zmartwychwstałym, żeby mieć siłę też na cały rok. Bo sensem wiary nie jest tylko trwać w Wielkim Poście, bo Wielki Post nie był celem samym sobie, tylko celem było przeżycie Paschy, zmartwychwstania i potem życie z Jezusem. Przez te wydarzenia roku liturgicznego. Takie nasze codzienne. I tak rok liturgiczny jest czymś takim właśnie. Że przechodzimy przez nasze wydarzenia, to nas tak się przeplata z naszym życiem, z tym, co się dzieje w przyrodzie, z tym, co się dzieje też wśród innych naszych wydarzeń. Kiedyś to jeszcze na wsiach też się wiązało i z zasiewami, i z rzeżniwami pewne rzeczy też. Pan Bóg po prostu przychodzi z nami przez to nasza codzienność. Mówiłem też o tym pierwszym czytaniu, że ono też takie jest. I rzeczywiście z jednej strony jest ten nadzwyczajny cud, uzdrowienie chromego, ale to, co mówią apostołowie, że Jezus jest kamieniem odrzuconym przez budujących, który stał się fundamentem, kamień zgardzony stał się fundamentem, tak śpiewaliśmy w psalmie responsoryjnym. Taki wydaje się, przynajmniej może dla tamtych przełożonych ludu, nie był taki Mesjasz, na którego czekali, a jednak jego mocą, jego nauka przez apostołów się rozszerzała, coraz więcej ludzi wierzyło. To, co głosili apostołowie, też nie było czymś nie wiadomo jakim. Po prostu mówili, że Jezus umarł, zmartwychwstał, żeby Go przyjąć do swojego życia, żeby wyznać swoje grzechy, pokutować za nie i żyć w Jezusie. Ludzie się przyłączają do kościoła, kilka tysięcy ludzi potrafiło po różnych naukach Piotra przychodzić. Myślę, że to jest nam bardzo potrzebne dzisiaj również. To budowanie na tym kamieniu zgardzonym, który stał się fundamentem. Czasami takim kamieniem zgardzonym może być ta wiara, którą jakoś już znamy. Może szukamy w niej jakiejś czegoś nowego, a cały czas potrzeba nam wracać do tej jednej nauki.
jak przeżywamy triduum, jak przeżywamy oktawę, nie głosimy czegoś nowego. To jest, mówimy, że to jest najważniejszy czas w roku. I wtedy musimy, to już też mówiłem w niedzielę palmową, przeżywamy pewien reset. O co w tym wszystkim chodzi? Żeby krzyż Jezusa, to co zrobił dla nas na krzyżu, postawić w centrum. Ważne są pewnie rzeczy, które jakieś też są dookoła tego, no bo też treść nauki jest też większa, tak? Bo pewne rzeczy też są w Kościele, mówimy o tym. Ale sobie postawić ten fundament. Dzisiaj stawiamy fundament na cały rok, ten piątek. Skoro jest o tym mowa dzisiaj, w psalmie, w pierwszym czytaniu, chcemy sobie postawić pewien fundament. Chcę przeżywać relacje z Bogiem w mojej codzienności. Może to było, może jest odrzucone na zewnątrz, może to się, a to, co się dzieje, staje się cudem. Coś zwykłego w tym zwykłym czasie Pan Bóg potrafi robić rzeczy niezwykłe. I tak też właśnie święty Jan dzisiaj odkrywa Jezusa. W tym człowieku, który mówi zarzucić sieci, złowcie ryby, tutaj, w takiej codziennej ich pracy, odkrywa, że to jest Jezus. Jak będziemy w tej codzienności potrafili go odkrywać, uczyć się od Jana tego spojrzenia, to żeby takie spojrzenie mieć jak Jan, trzeba przy Bogu być, starać się jakoś go szukać, to nauczymy się go rozpoznawać. I nie będziemy potrzebowali naszej wiary ulepszać, dodawać jakichś dodatków, które nam sprawią, że coś będzie atrakcyjniejsze. Jak nie znajdziemy w tym, co mamy w Kościele, w sakramentach, w Słowie, oczywiście pokarmu, jeżeli to nas nie nasyci, to będziemy szukali więcej, to nic nas nie nasyci. Tu jest źródło nasycenia. I ten Kościół, który powstaje, apostolski, powszechny, bo dla każdego. Ludzie słuchali nauki, przyjmowali wiarę i byli w tym Kościele. Byli przy Panu Jezusie. Myślę, że potrzeba wrócić właśnie, jeżeli mówimy o powrocie do źródeł, to w takim sensie. Nie żeby pozbywać się tego, co jakoś jest tradycją Kościoła, już też wypracowaną przez wieki, ale powracać do takiej esencji w tej wierze, takiej gorliwości, takiego też przeżywania tego tak naprawdę do końca, na serio. Tak. To jest rzeczywiście coś dla mnie takiego ważnego. Być przy Panu Bogu, odnajdywać Go w codzienności i ciężko mi jest to ubrać w słowa, o co do końca w tym chodzi, ale tak jak apostołowie wypłynęli na jezioro, oni tam spotkali Pana, tam gdzie jest ich życie i to chyba każdy musi osobiście odkryć, musi troszeczkę od Jana się nauczyć, każdy indywidualnie, bo każdy ma swoje jezioro, każdy ma swoje sieci, każdy swoją łódź, każdy robi coś innego, ale w tym wszystkim jest Pan, On tam jest. Nie musisz go szukać w jakimś życiu, które jest wymyślone, które jest jakimś taki nałożony filtr na zdjęcie. W tym twoim życiu też jest Pan i On daje się tam znaleźć. Oczywiście On chce ci też pokazać, że w tej codzienności, w tej zwykłości On działa cuda, bo to nie chodzi o to, żeby tak się wyprać z Pana Boga, z takich nadzwyczajnych rzeczy. Tylko te nadzwyczajne rzeczy, prawdziwe nadzwyczajne, to nie są nadzwyczajne w taki światowy sposób. Bo tak jak mówię, Jezus mógłby nadzwyczajnie się pojawić, zrobić jakąś sztuczkę. Tak jak też go diabeł kusił, rzuć się z świątyni. Takiego może byśmy czasami szukali Pana Boga, czasami takiego próbujemy też może
nawet w kościele pokazywać lub kreować, może nawet kreować kreatora. Odnajdźmy go w tych Twoich rybach, w tej Twojej łodzi, na tym Twoim znanym jeziorze tyberiackim, przy tym chlebie, który nieraz jadłeś i rybę, którą nieraz łowiłeś. I odkryj, że tu gdzieś jest Pan. On tu jest, to On ci, On działa. Dobrze, że ten Jan tam z nimi był, może by złowili i nie zrozumieli tego. Bądźmy takimi Janami, a jak nam jest trudno, nawet Piotrowi było to trudno zrozumieć, to szukajmy takich Janów i kiedy taki Jan nam powie, tu jest Pan, bo sam dobrze widzi, szukajmy takich ludzi, którzy widzą Boga, jeżeli sami nie potrafimy Go jeszcze zobaczyć. Nie bójmy się tego, że czasami nie potrafimy sami widzieć Boga. Wśród apostołów tylko ja mam taką zdolność rozpoznawania Jezusa od razu. To szukajmy takich ludzi. Pytajmy Go, gdzie On jest, jak Go znaleźć, jaki On jest. Oni nam wskażą. Ci, którzy są w Nim zanurzeni, którzy widzą Jego działanie. I oni nie muszą tego działania kreować, bo Bóg naprawdę, to nie jest tak, że Jezus, musimy teraz Go zmusić, żeby On nam działał w tej codzienności. On naprawdę robi cuda codziennie. On naprawdę codziennie mówi przez Słowo. I w mszy świętej, w liturgii godzin, i przez wydarzenia, jak będziemy mieli wzrok Jana i ducha Jana, będziemy to widzieć. A póki może ktoś nie ma, to też nie bójmy się, bo na szczęście tacy Janowie są. I zawsze możemy ich też prosić, ich słuchać, a oni nam pokażą, to jest Pan. Ale najważniejsze, żeby to już na koniec, właśnie żeby zrobić to, co Piotr. Jeżeli masz takiego Jana, to kiedy on ci powie, to jest Pan, to zaufaj i pójdź, a wtedy go spotkasz. I będziesz mógł w tym takim codziennym życiu swoim usiąść z Nim, zjeść rybę. Sam przygotował ten posiłek. Takie, naprawdę to jest takie normalne. To jest takie codzienne. Tak dla nich też codzienne. Tyle razy już takie śniadanie jedli po złowieniu ryby. I okazuje się, że tam można spotkać Pana. To jest Pan. Idź za Nim. Skocz do wody i zasiądź z Nim do stołu i nasyć się dobrym chlebem i smaczną rybą.